W dobiegającej końca ósmej kadencji samorządu, gmina Stare Miasto zrealizowała wiele inwestycji drogowych. Zadania realizowane były na wszystkich kategoriach dróg. Największą inwestycją jest rozbudowa dróg dojazdowych łączących autostradę A2 z największym planowanym parkiem przemysłowo-logistycznym w Polsce. Inwestycja jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu przez gminę z inwestorem, na mocy którego finansowanie tego zadania w całości zapewnia firma Hillwood. Realizacja projektu wyniesie ponad 20 milionów złotych. Kolejną inwestycją była przebudowa ulicy Szafirowej i Wschodniej w Barczegłowie na odcinku 1280 metrów. Koszt zadania, zrealizowanego w 2020 roku, wyniósł prawie 1 750 tysięcy złotych, z czego połowę tej kwoty gmina pozyskała z funduszu dróg samorządowych. Realizacja zadania zwiększyła dostępność do terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych w Barczygłowie i Modle Królewskiej o powierzchni ponad 70 hektarów. W 2023 roku zakończyły się prace związane z przebudową ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto. Była to pierwsza inwestycja zrealizowana w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Wartość zadania wyniosła prawie 2 300 tysięcy złotych, z czego pozyskane dofinansowanie w kwocie ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych stanowiło 95% wartości inwestycji. Gmina Stare Miasto wspiera i angażuje się również w przebudowę dróg powiatowych przebiegających po jej terenie. W latach 2018-2023 zrealizowano trzy takie inwestycje. Wkład staromiejskiego samorządu wyniósł ponad 1 700 tysięcy złotych. Jako pierwszy przebudowano kilometrowy odcinek drogi powiatowej Lisiec Wielki Niklas. Prace przeprowadzono od skrzyżowania ulicy Długiej i Makowej w Liścu Wielkim w kierunku południowym. W styczniu 2022 roku oddano do użytku dwie zmodernizowane ulice – Parkową i Sosnową w Żychlinie. Prace obejmowały wykonanie jezdni i ronda oraz wybudowanie 824 metrów odcinka i 966 metrów drogi pieszo-rowerowej. Kolejna inwestycja dotyczyła przebudowy skrzyżowania ulicy Szkolnej i Rumińskiej w Starym Mieście. W ramach prac poszerzono istniejącą jezdnię i wprowadzono dodatkowy pas ruchu dla skręcających w lewo w ulicę Szkolną. Powstały chodniki, studzienki oznakowanie poziome i pionowe. Innym zadaniem drogowym realizowanym każdego roku była przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Drogi z dotychczasowej nawierzchni gruntowej przebudowywane zostały w nawierzchnię tłuczniową. O grubości około 15 cm. W latach 2019-2023 na realizację 16 zadań inwestycyjnych gmina przeznaczyła ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Inwestycje były możliwe dzięki wsparciu pozyskanemu z urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego, które wyniosło ponad 800 tysięcy złotych. W trakcie realizacji jest przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w Starym Mieście. Dotychczas na ulicy Morwowej wykonany został szeroki na 2 metry chodnik o długości ponad 700 metrów. Kolejnym etapem będzie budowa drogi w nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem na ulicy szkolnej. Inwestycja poprawi funkcjonalność i bezpieczeństwo ruchu pieszego, a w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły. Lata 2019-2023 to również duża aktywność w zakresie budowy nowych chodników. Prace wykonywane były głównie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście, który zrealizował 32 zadania inwestycyjne o łącznej wartości prawie 930 tysięcy zł. Z kolei w latach 2021-2022 pomiędzy Janowicami a Żychlinem powstała ścieżka pieszo-rowerowa w nawierzchni z kostki betonowej o długości blisko 1,5 km. Realizacja projektu przyczyniła się do rozbudowy zintegrowanego systemu komunikacji na terenie gminy Stare Miasto.